Cześć, witajcie, z tej strony Michał i dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie, jestem Miki. Cześć wszystkim. Jesteśmy dzisiaj na tej mapie znowu zagranicznej. I lecimy dzisiaj ze żniwami, kombajnem sąsiada. Sąsiadem, no. No, Dobra, chodźcie pod ten wózek, pomogę ci podpiąć. nie, header, aby, bo tutaj blisko. Ogółem nowy silos na kiszonkę powstał, na kredyt. A wyjedziesz z tym headerem? Wyjedziesz, nie? Wyjadę, bo brama jest specjalnie robiona. Nowy silos na kiszonkę powstał, niestety na kredyt, ale musiał powstać, bo tam nam kiszonka gniła w tych na ziemi i po prostu zdecydowaliśmy, żeby zrobić taki. A jeszcze z wiatą jest, bo żeby maszyny skryć, jakby padało czy coś na bragienek. Weź no tam czekoladkę złap. Dobra, już jest, dobrze. Dobra, cyk. Dobra. Węże podpinają się, dobra. No, Dobra, ogólnie kombajn jadę sąsiada. tym Renatom. Kombajn sąsiada, żeby nie było. No, drugi pokos łąk już zrobiony jest. O kurde, żebym się zmieścił, by się zdało. Na Dobra. styk, nie? No właśnie, nawet trochę zabrakło, było trzeba taką, wiesz, się perswazją czy tam czymś wykazać. No i podnosimy motowidła i wjeżdżamy w pole z owsem. A widzicie, ścieżki technologiczne są. Bo siałem nawóz i gniecenie było, to tym tego. Dobra, na słomę elegancko. Słoma z owsa będzie gut. Z jęczmienia najwyżej, potem się może zetnie jedno na sieczkę. Ogółem kombajnu swojego się ten nie dorobiliśmy jeszcze i od sąsiada pożyczony. Za 2000 możemy sobie wszystko obkosić i zatankować do pełna, bo dał do pełna zatankowanego, to mówi, że do pełna ma być zatankowany. I co jeszcze? Albo Gienek, wiesz I za co? klocki. Przyjedź tu, No. przyjedź tu może prasować, wiesz, bo ja bym se chciał na odcinku jeszcze trochę pozbierać, to No żeby ja do tej presą. tym sztajrem, żeby się nie tłuc tyle. No, Gienek dzisiaj prasuje No. słomę. Już jedno pole mamy wymucone, to inny kombajnem było mucone, bo tym sąsiad wczoraj, ten sąsiad wczoraj u siebie kosił i ten, tu już jest po gwarancji, ileś tam miesięcy i tutaj pasek wymienialiśmy u nas w warsztacie, bo na dotację z mechanizacji był warsztat brany i w ogóle, i u nas ten No i postanowił. teraz możemy wszystkie ten pojazdy autoryzowane. Tak. Ej, zrobiło się siano. Siano, wiem, bo to tak jest teraz w 19. No, ludzie, jeszcze bardzo następnie, już tak 2 minuty może ten odcinek ma, ale to mniejsza. Chciałbym podziękować za bardzo piękną aktywność, bo mówiłem 80 łapek i siadamy do nagrywania. To Gienek, byśmy wiesz, o której godzinie musieli nagrywać? O której? O 22 jakoś około, czyli jakieś 4 godziny po publikacji filmu. Ja bardzo dziękuję serdecznie z całego serduszka za taką piękną Łe, no aktywność. to ładnie, Bo kurde. teraz, jakoś godzinę temu, było 95 łapek w górę i komentarzy chyba z 30. To nieźle tam. Hejniek W. Matko Bosko, mama to wbiła. No. No tak, coś też przeczułem. Boże, ale tak szybko, nie, że ledwo się zdążyłem wmutać, aż się całe mi ciepło Ej, zrobiło. człowieku, a tak szybko teraz się ta suma napełnia, że z poprzecza już są 3 baloty. No, widzę właśnie. 4. Dobra, przetnę się tu może trochę przez ścieżkę technologiczną. Teraz widzę, jak krzywo jechałem z nawozem. No. No, ogólnie ten Piotrek, nie? Ten, wiesz, który jest piekarzewa, nie? No. Zrobili sobie do manitu naprzód do podczepienia taką zbieraczkę do kamieni z jakichś części od bizona, klasa i tam ursusu jakiś i z rur. Co ty gadasz? No, ci pokażę potem I to zdjęcie. mi to by się przydało w sumie. No, normalnie manitu naprzód i hydraulika i ten i ogień. Się kręci i się zbiera, chyba, że jakoś tak to działa. I ten, ludzie, to wracają do tych łapek. Pamiętajcie o łapeczce, bo to bardzo motywuje. Normalnie mi się tak chce dzisiaj grać w farminga, nagrywać, bo widzę, że to ma A mi jakiś w cel. sumie też, tak jakoś kurczę. Widzę, że to ma sens, bo potem, no jak to było po 40 łapek pod filmem i mało wyświetleń, to naprawdę już tak ojeju, lipa trochę i w ogóle. To nie było roboty, że. No to w sumie co to za robota, nie? Się Żadnej odechciewało. takiej jakby zapłaty nie było. Się odechciewało, a tutaj widać jednak, że ludzie chcą filmów, więc pamiętajcie, łapka w górę, w komentarzu też możecie coś napisać. Tam widziałem, że dużo, dużo z was tam z Podlasia i z innych tych województw, co 11 lutego będą zaczynać wyniki, 3 turnusy są w ferii, a myślę, że 2 są. Zawsze były trzy. Ja myślę, że 2 są. No chyba Podlasie Co? będzie zaczynać od 11, chyba, jak dobrze pamiętam. No, więc jeszcze Miki spoko. Lutego? No.
Jak późno, o Ale nie wiem, człowieku. bo jak ja byłem na feriach, to na białostockich blachach były jakieś samochody, więc nie wiem. Może mi się pomyliło w sumie teraz. A sam nie wiem. Nie, no ale w sumie wiesz czemu, bo może ludzie szybciej sobie wolą wziąć jakby takie wolne, bo mają taniej, nie? Może, znaczy taniej, we wakacje by było taniej, nie? Na przykład w czerwcu jechać albo tam we wrześniu. No, ogółem No, kombajn albo po sąsiada. feriach całkiem, nie? Jak już jest ten okres jakiś zimowy, jakby zakończony, nie? Sezon. No, bo tak to przed feriami nie ma jak, bo tak to nowy rok i święta to też jest obłożenie. Ogółem. No, nowy rok to już całkiem. No, ale ty, no troszeczkę mi tu zabrakło do przejazdu. No, ten GPS sąsiadowy to się tu nie spisuje w tym Ej, pędzie. a ty tą przyczepę zasypiesz na raz tym zbiornikiem, nie? No, ale tu będzie przyczepa aby owsa. Mówisz? Nie no, w sumie owiec, ale kurde, słomy jest tutaj fest. No i dobrze, będzie co krowom dawać. To może tylko z tego i z tamtego, co już jest ścięte, na słomę się pójdzie, bo na masz tyle jest niepotrzebne, a. No patrz, człowieku, nawet się nie zdążyłem dobrze Rozpędzić. To rozpędzić. pod górkę ten, nie musisz ten. Nie musisz kotłować przynajmniej case'a. O, teraz będziesz miał gienek taki cienki pokos fajny do prasowania akurat. Poczekaj, muszę tak pojechać. Nie no, ty będziesz jeszcze presował chyba, nie? Czy Nie, nie? ja sobie od razu na zbieranie, bo wsiądę, bo teraz chcę pomucić trochę. Odwieźć do silosu i ten. I potem. I co dalej? Kombajn sobie stygnie chwilę i można dalej lecieć robotą. Wiem, że trochę takiego ludzie zygzaka zrobimy, ale tu mi balot wpadł i no inaczej nie mogłem. Ale Miki przynajmniej nie uśnie, jak będzie prasował. Jo. Dobra. Trochę przystopuję, bo teraz taką górkę można tu nasypać większą. O kurde, Ej, ta balota. presja nawet zbiera do tyłu. No i widzisz, to kronę, to porządne. Matku Bosko, ten header tak wysoko się podnosi, nie? Że nad balotem przechodzi, bo było trzeba ino 190 walić. Chyba są O. takie. Chyba są takie, No. nie? No, ale ty. Idealnie przyczepka będzie, myślę. No, ale kurde, tak się cieszę z tej aktywności, w końcu coś powróciło. Jak ktoś nowy na kanale, to subika jeszcze możesz strzelić. No tak, i jak coś to donate'y też. Donaty. Tylko nie wiem właśnie, czy są w opisie. I na fanpage'a jeszcze możecie wejść, bo na... Chyba są, bo tak mi się wydaje, że są dodane. Bo Bo już jak... dawno ten opis cały czas wklejasz, nie? Ten sam praktycznie. No, a ten... No, to są. A ten... A co miałem mówić? Na Facebooka możecie wejść, bo ten... YouTube nie zawsze powiadomienia przesyła, a jak jest słaba aktywność, to zawsze na Facebooku dorzucam linka. Bo jak jest tak w miarę, to nie ma... Nie rzucam, bo... Bo na tym Facebooku po prostu jeszcze jest mało lajków, a jak będzie więcej lajków, to będzie więcej postów. Może jakichś redaktorów ogarnę i ten ładne zdjęcia z farminga będą się pojawiały, będziecie sobie mogli popatrzeć, co tam się No, dzieje u później kogoś innego. będzie wiosna, to będą może jakieś vlogi albo coś. Vlogi to na pewno będą. Ja nie po to GoPro kupował. Ugienka na głowie będzie. U mnie na głowie. Jo. U mnie na wiosnę na pewno będzie z nawozów coś, myślę, będzie. No, u mnie w sumie też będzie z nawozu, bo u mnie będzie dużo nawozu. Będzie i włókowanie, i uprawa pod kukurydzę. Jo, u mnie to tylko z nawozów w sumie, bo na wiosnę, a tak to może ze żniw. Opryski u mnie w sumie też będą, bo ja w tym roku będę sam pryskał. No u mnie też będą, ale ten. No, ale ty nie będziesz pryskał, nie? No, dziadek, bo ten uprawnienia nie mam. A ty Gienek już masz uprawnienia? Mam, oczywiście. Jo, w Marszewie to tam robią. A dzisiaj sobie ogólnie patrzyłem na te kierunki, nie? No chyba na technik No. rolnik bym najbardziej chciał iść, bo chcę się nauczyć coś o hodowli tych zbóż No ale i patrz, byś zwierząt. poszedł sobie na technik mechanizacji, to byś był praktycznie, mógł być serwisantem jakimś, nie? No wiem, no ale mnie to nie, jakoś nie kręci zbytnio, wiesz? No ale są pieniądze na tym. I tak, A no i ale... tak możesz gospodarstwo i tak przejąć i tak, bo masz papierek. Wiem, bo czytałem, że mogę prowadzić No. własne gospodarstwo. A tak to mogę jeszcze do kogoś na operatora ciągnika na przykład iść, czy coś takiego. No, może i na serwisanta praktycznie, na takiego mechanika, nie? Ale na technik rolnik mi chodzi. A zawodówka jeszcze jest w Marszewie teraz. No jest, Technik jest. No rolnik ale jest. to na zawodówkę, człowieku. Nie Do no, Stanów mama się. to mi ledwo każe iść do technikum do Warszawy, a gdzie dopiero do zawodówki do Warszawy. No właśnie. No, ale w sumie fajna opcja dla takich osób, co mają gospodarkę i chcą jak najprędzej ukończyć szkołę i pracować, nie? Albo dla tych, co No. mają taką dużą gospodarkę, że więcej ich nie ma jak są w szkole. No, ogółem ludzie są trzy biny,
akurat trzy uprawy mamy, znaczy nie biny, bo to są modding welty. Znaczy no modding welty, dlatego że Jo. autorzy, o tu Pimpek gdzieś uciekł pewno w krzaki, żeby tam w kombajn się nie wkręcił albo w prasę. Wrony przyleciały, powinien je gonić. No tam na kiszonkę już kolejny jest spoko zrobiony, bo właśnie kiszonka nam się skończyła jakieś parę dni temu. I na razie tylko siano dostają. No, słoma nam się już dawno No skończyła. i na ten silosy wybudowaliśmy na kiszonkę i ten No. i taką halę jakby. No to jest z takim tym dachem, bo i tak pół tego ponad będzie na razie nieużywane, bo jeden jest trochę mniejszy silos. No pół to może zrobimy na słomę, co w sumie? Nie no, do stodoły słoma wejdzie, ale ten, bo to ten węższy tak jakby, to na siano kiszonki, bo siano kiszonek zawsze mniej jest niż kiszonek. I dlatego taki jeden No. węższy wziąłem, a drugi ten szerszy. Dobra, wysypane, lecimy sobie do sztejerka. Na jedną przyczepę niestety zbierane, ale no, trzeba sobie jakoś dawać radę. Tak o 50, dobra, 55 można odcinek robić, śmiało. Na jedną przyczepę da się radę, tym bardziej, że daleko nie ma. Może potem się zdejmie buty, jak będą żniwa pokończone i będziemy tam wozić z tego dalszego pola. No ale baloty mogą zostać popresowane i zostać tak, bo No pewnie, że tak. żeby nie przegrabiać potem aby tych pokosów, więc baloty mogą być zrobione takie. No obciążnik od drenówki. Bardzo fajny też ze sztajerkiem dosyć daje radę. No niestety trochę prace się powielają, bo ostatnio też było zbieranie, ale tak ten. Pod koniec odcinka, więc pewnie mało osób dotrwało do tego zbierania tak czy siak. Aczkolwiek dużo komentarzy było właśnie, że dotrwali do końca i właśnie ten hashtag, co tam poprosiłem, hashtag balot do napisania, to też dużo osób napisało. A teraz jaki będzie hashtag? Zobaczymy, bo jeszcze nie ten do końca jeszcze jest daleko. Nie, ale te bale to jakieś większe w tej słomy są. Muszę poprzepychać trochę, bo takie nabrzmiałe są, bo prędko sprasowane po kombajnie, to tak zaś takie są. Jo, takie świeże ino. Tam ten wał na dociskaczu weź ten. Na dociskaczu. No przecież człowieku, już jest tak dociśnięty ten bal, Ale że. większą prędkość daj. Tam na komputerze. Bo on się nie kręci samoczynnie, wiesz? Jak się nie kręci? Kręci się. No on się kręci ten, za pomocą womu czy tam czegoś. Hydrauliki. Może, ale ten na pewno. Bo ten, pamiętasz co ja nagrywałem się na kiszonki, nie? U pana tego. No. No to ten, to ty sam kiedyś myślałeś, że on się kręci pod wpływem tego, że jak się jedzie i o słomę się ociera, nie? No bo tak myślę, no bo to No. wiesz. A on się kręci pod wpływem właśnie albo womu, albo hydrauliki. Jak ktoś nie wiedział, to łapka w górę. Zdecydowanie. A nawet jak ktoś wiedział, to łapka w górę. Normalnie. Łapka w górę musi być. Bez łapki w górę to ten, to jakbyś ten. Albo nie, bo to dzieci mogą oglądać. Och. Bym podał taki przykład, jak Nitro podaje. Jak ktoś ogląda Nitra na streamie. Tak, ja też bym taki już podał. No, to wie o co chodzi, a jak ktoś nie ogląda, no to niestety nie wie. Znaczy, niestety. To trudno. No. Dokładnie, ale żem se nabił baloty, ale mam se. Młodzie chłop. Ej, potem może te omijaki jeszcze pozbieraj, będzie z balocik może z nich. Nie, tutaj tylko do balota bym chciał dozbierać, bo akurat mam 3,5 tony. Matko Bosko, żebym na dach wszedł do sztajera. To ty możesz jechać w sumie mucić tu jęczmień obok na sieczkę. Bo tej słomy jest od groma. Jeszcze trochę. Niestety jeden minus tej mapy, co ja się skapłem dopiero po nagraniu którymś. Nie wiem, czy tym właśnie jest siano kiszonek, czy siana. Że skupów nie ma na tej mapie, tylko jest przędzalnia i tam. I tam co parę. ty gadasz? No i ten, i musiałem skup playsable pobrać ludzie i postawić, bo chciałem mleko kiedyś sprzedać. Bo pieniądze jakieś były, a teraz mleko jest zbyt tanie, żeby sprzedawać. Już Gienek jak te baloty wchodzą, no jakieś nabrzmiałe z tej słomy są. Tak Łe, tam gadasz głupoty. No bo nie chcą wleźć na ten, na przyczepę. Zobaczymy jak ten. Jak te będą chciały wchodzić, dobra, elegancko opuścimy. Łe, matko bosko, dobra, opuszczę, cofnę, podepchnę, popchnę. Wszystko zrobimy. O, cyk, dwójeczka. Ale ściśnięte ta balota normalnie, jest. No, ale nie, no, podoba mi się ta mapa, chętnie mi się tu gra. I ten, jeszcze czego zapomniałem powiedzieć, ten odcinek jest nagrywany dzisiaj w środę, ale dostanie się w czwartek, żeby ta seria wam się tak prędko nie znudziła. Bo sam się nie spodziewałem, że tyle łapek będzie, więc ten odcinek
Tamten był na 80, to może ten na 90. Uwaga, jadę. Na 95 może ten zrobimy. Ej, no Gienek, patrz tu. Nie, na 90 robimy. Na 90. Jak ten odcinek będzie miał 90 łapek, mogłem to prędzej w sumie powiedzieć. To od razu siadamy do nagrywania kolejnego, więc polecam łapkę w górę zostawić, choć i tak pewnie już mało osóbek ogląda. A może w sumie czekaj, no. Ile to my mamy minut już? Bo pewno, że jest dużo. 15 minut to tak optymalnie. Więc myślę, że będziemy kończyć pomału. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, to może w komentarzu napisać hashtag 190 cyfrą. I będzie fajnie, oczywiście. To będziemy kończyć. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, jak jesteście nowi, udostępnić i w komentarzu coś napisać. I napisać też hashtag 190 w komentarzu cyfrą. I trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć!